Witajcie panowie. A to może jeszcze tak w rozbiegu opowiem wam o niektórych wspomnieniach z niektórych koncertów Jefferta i Jana Andersona w różnych krajach Europy, w dużym stopniu oczywiście w Polsce, ale również w Wielkiej Brytanii, w Niemczech, w Czechach, na Węgrzech, we Włoszech, w Austrii. Może jeszcze o jakimś kraju zapomniałem wspomnieć. No, pięknym doświadczeniem, na pewno niewątpliwie pięknym, było moje pierwsze spotkanie z Ianem Andersonem z Jefferta 10 czerwca 1997 roku w moim mieście rodzinnym, w którym nadal mieszkam, w Warszawie, konkretnie na Woli, w przypadku Moczydło. Pierwszy raz poczułem muzykę Jefferta całym ciałem, całą duszą, na żywo, będąc w jednej czasoprzestrzeni z Ianem Andersonem, z Martinem Barr, z Don Perrin, z Andrew Giddingsem i z Jonathanem Noisem. Chodziłem oszołomiony przez kilka ładnych dni. Moja mama się martwiła, że mogę się rozczarować, bo wie, że wielu idzie na koncert pierwszy raz swojego idola i wychodzi rozczarowany. A tutaj nie było o tym mowy. Wspaniała forma. Wspaniała setlista, niesamowita atmosfera. W tym namiocie Koloseum. Greffenhinschen. Mój drugi zagraniczny koncert Jefferta. 21 czerwca 2003 roku. Towarzyszyła mi Gosia z Pomorza, towarzyszył mi Robert z Krakowa, już wspominany wcześniej, w poprzednim filmiku. To był mój pierwszy openerowy koncert Jefferta na świeżym powietrzu. Sceneria była naprawdę nieziemska, industrialna. Dźwigi, żurawie, koparki, wszystkie te pozostałości odkrywkowych kopalni rud żelaza, które znajdowało się właśnie w Greffenhinschen, nieopodal Leipzig, nieopodal Lipska. I to był energetyczny, głośny, zdecydowany, drapieżny koncert Jefferta z Janem Andersonem w znakomitej formie, aczkolwiek bardzo mało do nas mówił, może nie był w humorze, to mu się zdarza, jak i też zresztą każdemu, ale sam koncert na pewno należy do piątki moich ulubionych. Jak i to, co się wydarzyło 4 lata później, 15 sierpnia 2007 roku. Forma grupy bywało lepiej, bywało gorzej. Czy to był muzycznie jeden z najlepszych występów? Nie. Ale jaka atmosfera, atmosfera lata, atmosfera lasu, atmosfera Bałtyku, który znajduje się tak blisko Opery Leśnej. Wakacyjny luz i piękny czas w moim życiu, gdy mi się wszystko bardzo fajnie układało, prawie wszystko, ale dużo rzeczy się układało. To był dobry czas w moim życiu i przyleciałem do Polski ze Szwecji, w której pracowałem jako imigrant. I przyleciałem na ten koncert. Bardzo, bardzo mi się podobało. To nie było już to samo, co w Operze Leśnej 24 czerwca 2016 roku. Z różnych powodów. Piękna sceneria. Ja uwielbiam Operę Leśną. Ja uważam, że naprawdę możemy być jako Polacy dumni z tego, że na terenie naszego kraju znajduje się taki obiekt koncertowy. Jak i Londyńczycy mogą być dumni z Royal Albert Hall historycznej
sali znajdującej się właśnie w stolicy Anglii. Tak, byłem tam 30 czerwca 2013 roku na moim trzecim koncercie i ostatnim z trasy Ian Anderson Place Picasso Brick 1 and 2. Wspaniałe miejsce, wspaniały repertuar, taki sam właśnie jak był w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu w 2012 i też w tym roku grali w 2012 w berlińskim Tempodromie. Właśnie miałem okazję widzieć. Repertuar ten sam, Picasso Brick 1 oryginalna zagrana w całości, dwójeczka zagrana w całości, kontynuacja Tap 2 2012 roku. No i od już na koncercie zabrzańskim był już Bis Lokomotiv Brev, tak samo był w Royal Albert Hall też Bis. W Berlinie akurat jeszcze to był czas, że nie bisowali podczas tej trasy produkcyjnej. Takie było założenie Jana, żeby tak było jak w teatrze, że wychodzimy, są dwa akty i koniec, ale potem był nacisk promotorów, był nacisk fanów, żeby jednak zabisować, że wypadałoby, no to dołożył Lokomotiv Brev. W każdym razie w Royal Albert Hall, no to właśnie setlista wyglądała tak, jak powiedziałem, natomiast byli też goście specjalni. Była Anna Phoebe, skrzypaczka, która się pojawiła na scenie w trakcie Picasso Brick i Picasso Brick 2 na A Change of Horses i na Lokomotiv Brev bisowym właśnie się pojawiła, jak i Mark Almond z synth-popowego zespołu Soft Cell z lat 80. też się pojawił i zaśpiewał właśnie w A Change of Horses, Picasso Brick 1 i na Lokomotiv Brev także. To też był jeden z najwspanialszych koncertów. No jeszcze inna historia, koncerty świąteczne w St. Albans w Anglii, niesamowita atmosfera, kolędy w wersjach z The Jeff Rotal Christmas Album, klasyczne utwory Jeff Rotal, goście specjalni, również chór tam się pojawia w tych katedrach angielskich i organy również w świątyni również są zaangażowane czynnie w koncert, grają introdukcję do Aqualunga w wersji takiej alternatywnej z fletem, która też jest znana z koncertów orkiestrowych uwiecznionych na DVD Ian Anderson Plays the Orchestral Jeff Rotal z 2005 roku, z rejestracją z 2004, więc te świąteczne są znakomite. Bardzo się cieszę, że w St. Albans miałem zaszczyt w 11-wiecznej katedrze uczestniczyć w takim wydarzeniu, jak i we Frankfurcie w 2019 w kościele Świętej Katarzyny. I właśnie te koncerty są takimi perełkami, takimi wisienkami na torcie w mojej tak zwanej karierze jako zagorzałego fana Jeff Rotal z Polski. Będę kontynuował temat tych koncertów, bo jeszcze mam trochę historii do opowiedzenia, a już widzę, że trochę czasu nabiło. Mogę tylko powiedzieć, że wszystkie moje wspomnienia z koncertów Jeff Rotal opublikowałam w książce Skały na drodze 7 lat temu. I tu możemy właśnie przeczytać różne reminiscencje, i nie tylko muzyczne, również podróżnicze, towarzyskie. To może być ciekawa lektura, może być trochę zbyt ekocentryczna ta pozycja z mojej strony. Są tam pewne niedociągnięcia i błędy, ale i tak jestem dumny z tej książki. I mam jeszcze trochę egzemplarzy do rozdysponowania, jakby co. Tylko zastrzegam, że te wspomnienia są do 2014 roku. A szkoda, bo się wiele wspaniałych rzeczy jeszcze wydarzyło później. Właśnie z udziałem Pawła Kłapułta, też mego przyjaciela, o którym wspominałem w pierwszym filmiku dotyczącym singla Wesha Shona Sleeping z nowej płyty Vezil od Jean. Więc na razie to tyle. Pozdrawiam Was serdecznie. Do zobaczenia później.